Cześć, witam Was w nowej serii Szkoły Przetrwania. W tym odcinku pokażę dwie najważniejsze rzeczy. Rozpalanie ognia i drugie, zdobywanie pożywienia. Zapraszam na krótki film. Dobra. Zaczynamy od rozpalania ognia. Zaczynamy. Żeby rozpalić ogień, musimy zacząć najpierw od wykopania małego dołku, żeby osłoniło nam ognisko przed wiatrem. Następnie wykładamy go gałązkami, aby osłoniło nam od mokrej ziemi i nie Tutaj, jak widać, potrzebny materiał przygotowałem już wcześniej, żeby nie marnować czasu na to. Dobra, zaczynamy od zaskrobania kory brzozowej, żeby tak powstały nam małe wióry. Dobra, małe wióry już są przygotowane, więc teraz potrzebne nam jest krzesiwo. Krzesiwo mamy, więc zaczynamy rozpalać tą korę brzozową. Dobra, jak widzimy, ognisko już się powoli nam zaczęło rozpalać. Zaczynamy gotować wodę. Jak widać, woda już bulgocze, więc teraz będziemy zdejmować ją z ognia. Ła, kurwa, parzy. Dobra, wodę już ostudziliśmy, więc jak najbardziej nadaje się już do picia. Wyśmienita. W dzisiejszym programie pokażemy jeszcze, jak zdobywać jedzenie, m.in. sidła i pułapki na mniejsze lub większe zwierzęta. Cześć, to znowu ja. Zaczynamy od robienia pułapek. Ale trzeba pamiętać, że pułapki dzielą się na dwie części. Na pułapki z mechanizmem spustowym i bez, czyli że pętle takie różne, na przykład zapadnie w dół. Dobra, zaczynamy od tej z pętlą. Mamy sznurek, taki jak widać dość długi. I robimy tak, przywiązujemy go do gałęzi, ale najpierw musimy go odpowiednio skrócić gdzieś na metrową długość. Później mamy taki kawałek i zawiązujemy na końcu pętlę. I mamy tutaj, jak widać, taką bardzo małą, prawie że niewidoczną pętlę. Teraz przekładamy przez nią drugi koniec linki, żeby powstała nam o coś takiego. No jeżeli wiewiórka lub coś takiego w to wejdzie, to się zaciśnie i się nie uwolni już. Teraz zostawiamy to tak po prostu i zawiązujemy do jakiejś gałęzi, żeby nam na przykład nie, żeby nam wiewiórka nie spadła. Ja polecam węzły za samozaciskowe, bo są najprostsze i mam wtedy pewność, że się nie rozwiążą.
i już jest gotowe. I teraz przeciągamy linkę tutaj, żeby była jak najmniej widoczna i nakładamy ją na gałąź. I pętla musi być o jak na pięść. Możemy ją jeszcze trochę zmniejszyć nawet. O, jak widać, już jest, ale z tego względu, że w naszym kraju to jest niedozwolone robienie takich tych, więc zdejmujemy już ją od razu i nie będzie, nie może tutaj być. To już koniec naszego filmiku. Jeżeli macie jakieś pomysły i chcecie, żebyśmy je zrealizowali, to piszcie na naszego e-maila podanego teraz. Do zobaczenia. Marty.